Czworonogi opanowały w sobotę parking za Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury. Odbyły się tam wybory najsympatyczniejszego czworonoga bolesławca. Swoje wdzięki zaprezentowało blisko 20 piesków. Nazywa się Maksiu, ma 10 tygodni i... I co umie? No... Stać na tylnych łapach. Wybranie spośród gromady sympatycznych czworonogów tego najsympatyczniejszego należało do publiczności, która miała nie lada wyzwanie. Jest tych piesków sporo, jest duże zainteresowanie. Byłoby większe, gdyby nie żar lejący się z nieba, ale uważam, że te pieski, które przyszły, to jest kwintesencja urody tych wszystkich zwierzaków, które nasi właściciele tutaj z Bolesławca posiadają. Psy oceniane były w dwóch kategoriach, w kategorii szczeń i w kategorii psy dorosłe. Nie jest to konkurs profesjonalny i komercyjny. Oceniamy jakby całokształt naszych pupili, tego co sobą, całym sobą reprezentują, a jest to zawsze ileś tam kilogramów samej miłości. Czasami to niespełna kilogram, a czasami kilkadziesiąt kilogramów, a może nawet więcej. To jest suka rasy Lancer. A to pies też lasy Lancer. One są rok młodszy od niej, ale nie bierzemy udziału. Potrzebują dużo ruchu i wody, żeby popływać sobie. To ma pan chyba jakiś basen? Nie, na żwirownię chodzimy. Na żwirownię, tak? To jest kawalem. A ile potrafią one zjeść codziennie? Wie pani, zależy, czy pani karmi. Jak pani byle czym karmi, to może i, tak jak ludzie mówią, wiadro. Jak się daje dobrą karmę, to niedużo. Takich problemów nie mają posiadacze milutkich, bezproblemowych piesków z rasy pluszaków. Przynieśliście swoje pieski. Jak się nazywają? Pluto mój. Psako. A dlaczego one są takie fajne i wspaniałe? Bo są miękkie. A to już zwycięzca w kategorii szczeniaki. Obok niego pieski, które zajęły drugie i trzecie miejsca. A to zwycięzca w kategorii psy dorosłe i wybrani przez publiczność zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca. Konkursowej zabawie towarzyszyły też sprawy poważne, takie jak pokaz pierwszej pomocy udzielanej zwierzętom. Tutaj mamy już przeszkolonych uczniów z naszej szkoły, mamy Agnieszkę, która doskonale to robi, jest specjalistką w tym udzielaniu pierwszej pomocy, robi to bardzo profesjonalnie i też chcemy pokazać ludziom, że to jest bardzo ważna czynność, którą powinniśmy też sami wiedzieć, co mamy zrobić, jak się to nasze zwierzę, chociażby przy takiej pogodzie jak teraz, źle poczuje. Podczas konkursu nad zwierzętami czuwał weterynarz, do którego można było podejść i zasięgnąć rady w każdej sprawie nurtującej właściciela czworonoga. Cztery łapy to konkurs od kilku już lat organizowany przez Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu. Mimo wakacji uczniowie szkoły chętnie włączyli się w organizację imprezy, której towarzyszyła zbiórka na Klekusiowo, Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Tam znalazły pomoc m.in. szopy, które jak się okazuje mają podobne upodobania smakowe jak i psy. Proszę wierzyć, psią karmę też lubi bardzo i przysmaczki psie i kociu mu świetnie smakują. Ale to jest własność naszego ośrodka Klekusiowa, także dzisiaj w konkursie zdecydowanie jako taka wisienka na torcie. A dokładnie dwie wisienki na torcie. O, jest i braciszek, tak? Czy siostrzeczka? Taki troszeczkę przyrodni, tak. Trafiły do nas w bardzo ciężkim stanie. No i teraz zostają na ośrodku, bo niestety na wolność wypuścić ich nie możemy. Konkurs na najsympatyczniejszego czworonoga z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Ciekawe, kto w przyszłym roku zdobędzie najwyższe laury.